Siemano moi drodzy, mam się dla Was makijaż. Wiele osób się pytało o to takie brzoskwiniowo, śliwkowo, fioletowy smoky eye z filmu o dezynfekcji pojemników i opakowań. Tutaj Wam zostawię link. I pomyślałam, że dzisiaj go dla Was odtworzę. Pewnie nie wyjdzie dokładnie identyczny, ale będę się starać. Zaczynamy od bazy podcienia. Dzisiaj nie będę używać takiej bazy bezbarwnej, tylko sięgnę po taką kredkę z Kiko. To jest Long Lasting Stick i on ma numerek 28. To jest taki cielisty, już mi tu ledwo co zostało jego, szczerze mówiąc. I nałożę go tak na wewnętrzną część powieki i na środek. Szczerze mówiąc, to nie jest makijaż, który ja chciałam nagrywać z tej prostej przyczyny, że on ma bardzo dużo kroków i sporo tam kolorów było użytych. Ja nie lubię nagrywać takich makijaży, bo wychodzą dosyć długie i wtedy Wy się trochę frustrujecie, że tyle produktów jest użytych, ale tam dużo osób prosiło, więc pomyślałam, że hej, dlaczego nie? Teraz sięgnę po ten pędzelek z Sephory, to jest numer 73 i po tą paletę Becca Ombre Nudes i tym środkowym kolorem troszeczkę sobie zaznaczę załamanie powieki, tylko po to, żeby mi się po prostu lepiej potem rozcierało wszystko. I teraz to rozetrę tym trochę jaśniejszym kolorem, tym samym pędzlem. Zmienię sobie pędzelek na taką kuleczkę z Maestro, to jest numerek 410 w rozmiarze 8 i sięgnę po taki cień z Kiko. To jest, one są jakieś water eyeshadow, watercolor eyeshadow, nigdy nie pamiętam jak się nazywają. W każdym razie to jest numer 219 i jest to jeden z moich ulubionych cieni do powiek, tak w ogóle w ostatecznym rozrachunku wszystkich cieni, bo ma kolor przepiękny i nigdzie nie znalazłam takiego drugiego. I będę go nakładać tutaj w tej na tą wewnętrzną część powieki i nawet trochę wyjadę w ten wewnętrzny kącik. A spoko, tu później przyjdzie inny kolor, więc nie trzeba się martwić, że tam to jest zbyt tam pomarańczowe, czy czerwone, czy jakie. I znowu tym samym kolorem i tym samym pędzlem podkreślę trochę tą dolną powiekę. Tak mniej więcej do połowy. I teraz zrobię coś, co odradzam stanowczo osobom, które mają bardzo wrażliwe oczy, ponieważ to nie jest produkt przeznaczony do oczu i takie produkty, które mają czerwony barwnik, mogą oczy mocno podrażniać, więc jeżeli macie super wrażliwe oczy, to po prostu weźcie sobie fioletową kredkę do oczu. Ja takiej nie mam, dlatego wzięłam sobie tą kredkę z NYXa, to jest kredka do ust, konturówka do ust w kolorze 834 Prune i ja już jej używam wokół oczu i mi nic nie było, ale lepiej nie próbujcie na wszelki wypadek, gdybyście mieli dostać jakiegoś uczulenia. I nią po prostu zaznaczę bardzo, bardzo delikatnie ten zewnętrzny kącik i trochę rozetrę to palcem. I ona jest tutaj tylko po to, żeby ten cień, którego będę teraz używać, się dobrze przykleił, bo on ma tendencję do takiego odpadania, nie chce się trzymać dobrze powieki, chociaż teoretycznie to jest ta sama formuła, co tego tutaj w środku. Ale zanim przejdę do tego cienia, sięgnę po kolejny kolorek z Kiko, to jest numer 203 i tą śliweczkę nałożę sobie na środkową część powieki i będę do tego celu używać takiego pędzelka z ostrym czubeczkiem z Maestro, to jest 480 w rozmiarze 10. Uwielbiam te pędzle, mam 3 albo 4. To jest pędzel z włosia naturalnego i on dosyć dużo pigmentu podnosi z takich cieni, które nie mają super jakiejś intensywnej pigmentacji. I tutaj akurat te cienie właśnie z Kiko, które Wam pokazuję, one moim zdaniem są bardzo nierówne. Niektóre są super napigmentowane, niektóre ledwo co dodają kolor. Teraz sobie skorzystam z mojego triku, wiecie, podnoszenia opadającego kącika i wezmę pędzelek, jakikolwiek pędzelek po prostu, żeby sobie tutaj przyłożyć. I znowu wrócę do tej paletki Becca i sięgnę po ten prawie, że najciemniejszy kolor i znowu ten pędzelek puchaty z te 73 z Sephory. I nim zrobię sobie coś takiego, że po prostu postaram się Wam to pokazać, przyłożę sobie tutaj pędzelek pod skosem i delikatnie sobie zaznaczę zewnętrzny kącik, żeby mi się te powieki do góry uniosły. Bo ja nie lubię przyklejać plastra sobie do twarzy, poza tym mi się wydaje, że to zawsze daje taki super ostry element, a ja nie będę robić kreski, więc wolałabym tego uniknąć. I widzicie, co mi się tu zrobiło? Po prostu podniosłam ten kącik w górę. I wreszcie przyszła pora na ten cień, który się nie trzyma i to jest kolejny ten Water Shadow z Kiko i to jest numerek 223 i ten sam pędzelek, którym nakładałam ten środkowy kolor i teraz tutaj umieszczę sobie go w samym zewnętrznym kąciku. Tak będę tylko bardzo delikatnie dotykać tam, gdzie nakładałam sobie moją bazę z kredki do ust. No i teraz możecie albo tak zostawić i tylko rozświetlić jakimś czymś jasnym wewnętrzny kącik, albo zrobić dokładnie to samo na dole, czyli po prostu te kolory przełożyć niżej, tutaj tą śliwkę, tutaj ten fiolet. Ale ja pamiętam, że tego dnia korzystałam z tych cieni na dolną powiekę. I to jest taka paletka My Secret Hot Colors i ona się nazywa Revolt Against Nude.
Uwielbiam tą nazwę, uwielbiam. To jest oficjalnie moja najbardziej badziewna paletka cieni do powiek. One są jak kreda, te cienie. Okropne pod tym kątem. Poza tym, jak się je nałoży na powiekę, to one zaraz jakby nikną. Ten kolor robi się, wiecie, blaknie w ciągu godziny albo dwóch. Natomiast nigdzie nie znalazłam dwóch takich kolorów. Takiej pomarańczy i takiej czerwieni nie znalazłam nigdzie. I używam jej w sumie bardzo często, chociaż tak jak mówię, no te cienie pozostawiają wiele do rzeczy. Widzicie to? Nie wiem, czy będzie w stanie to zobaczyć, ale ona naprawdę podnosi, tak jakbym wzięła ten pędzelek i grzebała nim w kawałku kredy. Natomiast kolor jest bardzo fajny. I ten kolorek pomarańczowy, którego właśnie nabrałam, nałożę sobie tutaj na środkową część powieki i troszeczkę wyciągnę na zewnątrz. Teraz dobiorę sobie tego czerwonego koloru na ten sam pędzelek, którego nazwy nie podałam wcześniej, a jest to pędzelek Zinglota 13P. I to nałożę sobie tutaj na tą zewnętrzną część i wyciągnę nawet troszeczkę w górę. I żeby to nie miało takich ostrych rantów, rozetrę wszystko na dole takim pędzelkiem z naszej. To jest pędzelek, który nazywa się Crease. I tym kolorem prawie że najjaśniejszym z palety Becca. Dobra, mniej więcej tak to wygląda. Teraz bym chciała troszeczkę rozjaśnić ten wewnętrzny kącik, bo jest jednak za ciemny, więc połączę sobie rozświetlacz z Yoko, to jest 04 Highlighter, puder spiekany, rozświetlający i taki cień z Sephory, to jest numerek 72 Movie Popcorn. I po prostu połączę sobie te dwa kolory takim luźnym pędzelkiem z Annabelle Minerals. To jest chyba, już nie pamiętam, czy do łączenia, czy do rozcierania cieni, czy tam do czego on był, jakąś on ma nazwę konkretną. W każdym razie, no taki kształt, może na pewno będziecie wiedzieć, o który chodzi. I tym rozjaśnię sobie po prostu ten mój wewnętrzny kącik. I o ile pamiętam, to zrobiłam to, co robię prawie zawsze, czyli sięgnęłam jeszcze po róż, który będę dzisiaj nosić. To jest Sugar Bomb z Benefitu, którego opakowania nie znoszę. I tym samym pędzelkiem nabiorę te dwa kolory, taki pomarańczowy i jaśniejszy pomarańczowy. Nałożę je troszeczkę właśnie na czubek tego pędzelka i rozetrę sobie tą górną granicę, żeby była trochę bardziej miękka. Okej, oczy mamy gotowe, przyszła pora na policzki. Chciałabym użyć jakiegoś innego rozświetlacza, ale po prostu od kiedy mam ten właśnie rozświetlacz z Yoko, używam go cały czas. Naprawdę używam go cały czas, więc nie wiem, muszę się przełamać, jakoś odłożyć go do szuflady i wymienić na coś innego w tym tygodniu, bo... A nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam o tym, że ja tak robię? Że przygotowuję sobie, wiecie, na każdy tydzień wyciągam sobie z moich szuflad jakieś inne kosmetyki, żeby mieć je cały czas w obrocie, żeby nie używać na stop tego samego? Chyba Wam nigdy nie mówiłam o tym, ale właśnie no tak robię. Także w tym tygodniu ten leci do szuflady. A teraz jeszcze nałożę go na policzki przy pomocy pędzelka Maestro 145. To jest taki duo fiber, żeby dać trochę bardziej delikatny efekt. O, uwielbiam ten rozświetlacz, naprawdę uwielbiam ten rozświetlacz. I teraz pędzelkiem takim skośnym z Nashi, który nazywa się Contouring, nałożę sobie ten róż z Benefitu na policzki. Nie za dużo, bo oczy są dosyć mocne, także nie chcę tutaj przesadzić. Teraz pomaluję sobie usta taką pomadką cieplutką z Golden Rose i to jest ta Velvet, z tej serii Velvet Matte numerek 10. Ja nie będę tego, wiecie, nie będę tych ust malować tak bardzo, bardzo precyzyjnie, tylko nabiorę trochę na palec tej pomadki i po prostu wklepię ją delikatnie w usta. Sama jestem zaskoczona, że drugi raz z rzędu w tutorialu nie użyłam konturówki do ust. I teraz wykończę to wszystko takim błyszczykiem też z Golden Rose. To jest Color Sensation Lip Gloss i to jest numerek 107. Jeden z mniejszych, który na mnie nie wygląda na różowy, tylko właśnie taki ciepły beż, brzoskwinkę, coś takiego. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego przy malowaniu oczu nie pomalowałam rzęs, to powód jest taki, że zapomniałam. Także teraz sięgnę po tusz do rzęs z L'Oreala i to jest False Lash Wings Sculpt. Otworzyłam świeżą tubkę z 2 tygodnie temu. Fantastyczny jest ten tusz, uwielbiam go. On daje na maksa mocne wykończenie. Jak trzeba umieć się nim posługiwać, bo jak ktoś tak, wiecie, po prostu niezdarnie, na szybko chce pomalować rzęsy, to będzie miał pełno plam na powiece, ale jak się go używa, wiecie, no tak, już się nauczy z nim pracować, to on naprawdę daje świetne rezultaty. No i tak wygląda gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że mi się udało w miarę go odtworzyć, tak jak na tamtym filmie. Pewnie było trochę ciemniej, pewnie było trochę bardziej jeszcze roztarty wyżej gdzieś i dalej, bo miałam wtedy trochę więcej czasu. W każdym razie mam nadzieję, że to w jakiś sposób Was zainspiruje. I ja zawsze podkreślam, nigdy nie musicie używać tych samych produktów co ja. Możecie po prostu poszukać czegokolwiek w swojej kolekcji, co ma jakieś podobne kolory, albo całkiem innej, tylko wykorzystać technikę. Także liczę, że ten film był dla Was jakiś, wiecie, ciekawy, albo chociaż, że spędziliśmy miło czas. Jeżeli tak, to zostawcie mi koniecznie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Na razie!